Leopard 2 dla Polski. Czy to możliwe? Dla tych niecierpliwych od razu odpowiedź. Możliwe, ale nigdy do tego nie dojdzie, nikt takiego można powiedzieć zakupu nie zrobi. Więc zasubskrybuj, wspieraj kanał poprzez Patronite'a, postawienie symbolicznej kawy, oceń skomentuj, pokaż znajomym wrzuć na swe media społecznościowe. Zapraszam na mojego X, zapraszam na inne kanały. A teraz dla tych, którzy są bardziej cierpliwi i dlaczego Leopard 2, poza tymi, które już posiadamy, to coś, co już nie pojawi się w naszym wojsku, ponieważ takie pytanie czy też stwierdzenie dosyć często pada w komentarzach, że doszło do zmiany na tych władzach naszych i teraz te kierunki, które były wcześniej wybierane, zostaną zmienione i pojawią się Leopardy 2. Ale tak nie będzie. Po pierwsze oczywiście idziemy w Abramsy i k i to jak widać tak po całości. 366 Abramsów już 180 k kolejne są zapowiadane. Do tego są zapowiedzi że tak on w znaczeniu czołg K2 będzie produkowany w Polsce. Po drugie nie wiadomo jak długo byśmy na te Leopardy 2 czekali. I chociaż w przeciwieństwie do niektórych uważam że Producent tego czołgu, gdyby chciał, to w te 2-3 lata mógłby tą produkcję rozkręcić, ale i tak tutaj mówimy o dostawach, delikatnie mówiąc, dosyć odsuniętych w czasie. No i trzecia rzecz, w mojej opinii najważniejsza to polityka i, można powiedzieć, aspekty polityczno-propagandowe. Gdy spojrzymy na te obecne zakupy, kierunki, w których zmierzamy, to jak zawsze w przypadku zakupu tego typu wyposażenia, czy to będzie czołg, czy to będzie samolot, polityka odgrywa bardzo dużą rolę. Jeśli chodzi o tą politykę, to zalety z zakupu Leopardów 2 są niewystarczające. Dlatego ten kierunek amerykański i kierunek koreański są w tej materii lepsze. Może ten koreański politycznie mniej, ale jednak w połączeniu z innymi elementami wyposażenia. Czy też setkami wyposażenia, które tam mamy zamiar kupić, no to się zgrywa w jedną całość. Ale powiedziałem coś o propagandzie. To jest dosyć brzydkie słowo, nie pasujące tutaj do tego, co właśnie mówię, tylko że musimy zdawać sobie sprawę, z którejkolwiek strony tej politycznej nawalanki nie jesteście, że zakupy od państwa, które produkuje Leopardy Dwójki, nie cieszyłyby się zbyt dużym jakby to powiedzieć, żeby jedni się nie obrazili, drudzy, żeby za mocno nie klaskali. No, nie byłby aż tak dobrze akceptowany ten zakup, co mogłoby się odbić na sondażach. Tak, wszyscy politycy patrzą na sondaże. To jest dla nich najważniejszy wyznacznik. Nie myślcie inaczej. To nie jest tak, że ma być super ekstra. To ma być sondaż. I w ten sposób, po pierwsze, oceniajcie polityków. A później sprawdzajcie, co wykonali. Oczywiście z tego, co obiecali. Jeśli jedną dziesiątą, to już jest dobrze. No ale wracając do tego, to ten kierunek, skąd pochodzi Leopard 2, oczywiście nie jest kierunkiem, który dobrze by się sprzedał. Tak, to też ma znaczenie. Nawet w wypadku zakupów tego typu rzeczy, które mają wpływać na nasze bezpieczeństwo. Teraz pozwolę sobie Was ponownie zaprosić do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikowania tego materiału, polecenia go. No, to na początku to była taka wersja dla tych niecierpliwych, którzy chcą odpowiedzi na zadane pytanie. Temat odcinka materiału w pierwszych 30 sekundach. No, wy jesteście troszkę bardziej cierpliwi, albo się zastanawiacie, czy znowu się powtórzę pięciokrotnie chyba czterokrotnie w tym materiale się powtórzyłem. Ale wiecie, zapraszam też do wsparcia poprzez Patronite'a, poprzez postawienie symbolicznej kawy. Niedługo może będzie funkcja wspieraj. W piątki o 21 mamy live y i takie luźne gadanie o wszystkim, dosłownie o wszystkim. Co jeszcze mogę powiedzieć? Oczywiście z twarzą. Zapraszam na mojego x, zapraszam na moje pozostałe kanały. Materiały, które tam pojawiają się, niekiedy wrzucam na społeczność na tym kanale, więc na nią zapraszam. No i tradycyjnie. Jeszcze raz powtórzę, daj suba, oceń, skomentuj, poleć, wrzuć na swoje media społecznościowe, pokaż znajomym, tak żeby te materiały dotarły jak najszerzej. No ale może kontynuujmy dzisiejszy materiał, materiał o no, oczywiście bardzo fajnym czołgu, tylko że niestety, niestety, niestety tutaj to jest jak zawsze kwestia spojrzenia. Leopard 2, jeśli chodzi o nowe Leopardy 2, raczej nigdy nie znajdą się na naszym wyposażeniu. Chociaż Ktoś mi w komentarzu napisał, gdy mówiłem o Challengerze Trójce dla Polski, że to nie Pokémony i czołgów nie zbiera się jak Pokémony. No, jestem dosyć sceptyczny do takiego optymistycznego spojrzenia, i kiedy tak spojrzę, co na przykład kupujemy, jeśli chodzi o śmigłowce, to myślę, że może dojść do tego, że tak jak śmigłowce, będziemy mieć też czołgi. Tak jak Pokémony. Zbierz wszystkie. Oczywiście, koniec żartów. Kontynuujmy ten bardzo ciekawy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że ciekawy. Więc po prostu zakup Leoparda dwójki nie byłby nie tylko czymś niemądrym, ponieważ stawiamy na inne czołgi, i tamte zakupy są dosyć duże, chociaż mamy bazę 230 kilku przecież Leopardów dwójek, chociaż o wiele starszych wersji. Nie chodzi też tylko o czas dostawy, ale tutaj ten aspekt też jest bardzo ważny. I myślę, że ciężko by było to po prostu sprzedać, że potem, gdy idziemy w kierunek amerykańsko-koreański, jeśli chodzi o czołgi, żeby dorzucić jeszcze jedno państwo. Tutaj, tak jak w tamtym tygodniu wrzuciłem materiał o Challengerze Trójce, czy on może być naszym czołgiem przyszłości. Ponad rok temu coś tak się mówiło. Oczywiście, że nie. Ten czołg jeszcze nie jest produkowany. Jest produkowany na podzespołach na podstawie istniejących challengerów dwójek, więc nie. Tylko chciałem tak troszkę pogadać o tych opcjach. Niestety niektórzy chyba nie obejrzeli, a zaczęli komentować. Często się tak zdarza. A od razu zaproszę Was. Wczoraj, to jest w niedzielę, wrzuciłem materiał o challengerze jedynce. Bardzo ciekawym czołgu, bardzo fajnej maszynie, której Ponad prawie 400 sztuk stoi teraz na magazynach, jest zmagazynowane, więc zapraszam, nie wiem czemu ten materiał się nie obejrzał, ale wracając do sedna, musimy zdawać sobie sprawę, że to jest kierunek, z którego mm, zakupy, zwłaszcza takie jak czołgi, ponieważ o wiele lepiej nam spojrzeć na przykład na zakup OPL-ki, obrony przeciwlotniczej, samolotów, okrętów z takich niepopularnych kierunków, niż spojrzeć na zakup czołgów, chociaż powinno być inaczej. Czołg to jednak wyposażenie o o wiele niższym stopniu skomplikowania niż wspomniana obrona przeciwlotnicza, samoloty, okręty. Ale politycznie, sondażowo nie. Już chyba o wiele łatwiej byłoby nam zaakceptować, mówię tak o ogóle ludzi, czy to Challengera z Wielkiej Brytanii, czy to, nie wiem... No, za dużo wyboru nie mamy. Leclerca z Francji to też niemożliwy wybór. Czy też yy, czołg turecki. I tutaj musimy o tym pamiętać, że Leopard 2 nie pojawi się u nas nie tylko dlatego, że no, nie byłoby to w obecnej sytuacji coś mądrego, kiedy już zdecydowaliśmy się na Abramsy i na Kadwójki, A Leopard 2 chociaż będzie z nami jeszcze te minimum 10 lat, to jednak już będzie maszyną schodzącą. Tylko, że właśnie chodzi też o taki aspekt hmm, kierunku, z którego musielibyśmy go pozyskać. I dlatego do tego nie dojdzie. Te pozostałe aspekty często schodzą na plany drugi, i to nie jest tylko coś, co dzieje się w naszym państwie. To nie tylko u nas decyzje o zakupie sprzętu, to nie tylko jaki ten sprzęt jest, ale też y, polityka. Tak jak zawsze powtarzam, i nie tylko ja, Zakupy uzbrojenia to zawsze polityka. I tutaj nie chodzi tylko o to, kto nam coś chce sprzedać, ale też od kogo chcemy coś kupić. To też jest bardzo ważna sprawa. To też jest coś, co wpływa na tego typu zakupy. Czy Leopard 2A8 jest złym czołgiem? Oczywiście, że nie. Tutaj byłbym skłonny nawet uważać, że jest na poziomie tych najnowszych wersji Abramsów M1A2 Sep 3 i razem z Abramsem są to czołgi troszkę lepsze od Kadwójek. Wiem, są zdecydowanie cięższe. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o te wady, no ale zapewniają lepszy poziom ochrony, bardzo dobry poziom, jeśli chodzi o SKO, jeśli chodzi o siłę ognia, jeśli chodzi o mobilność. Tylko, że oczywiście wiemy, że go nie kupimy, chociaż to jest naprawdę bardzo dobry czołg. Ale, znowu ale. Abrams i K2 są równie dobrymi czołgami. Zwłaszcza kiedy taka dwójka dostanie te kilka ton dodatkowego opancerzenia, jej masa wzrośnie np. do 60-62 ton, i wtedy jak najbardziej to będzie czołg na poziomie najnowszych Leopardów dwójek i najnowszych Abramsów w tej wersji sepv V3. Chociaż nie ma izolacji amunicji, no ale w Leopardach dwójkach też nie ma izolacji amunicji, w K też nie ma izolacji amunicji. Więc to nie jest tak, że gdybyśmy się kiedyś zdecydowali na Leoparda 2A8, to byłby to wybór lepszy ze względu na to, jaki to jest czołg. Nie, my podejmując decyzję zakupów Abramsów i K dwójek, wybraliśmy bardzo dobre czołgi. Znajdujące się w top 5, jeśli chodzi o czołgi. Leopard 2, Abrams i K2 znajdują się wśród pięciu najlepszych czołgów, jakie istnieją. Czwarty to ten, o którym nie wolno mówić. Piąty to jest Challenger 3. Chociaż właściwie jeszcze nie istnieje, ale jednak należy pamiętać, że to jest czołg, który będzie bardzo, bardzo dobrym czołgiem. Pozostałe troszkę od tego odstają. Tutaj może się ktoś zastanowić, dlaczego Włosi zdecydowali się na Leopardy 2. Ponieważ chcą odbudować niejako, czy też odnowić możliwości budowy czołgów u siebie. Dlatego ten termin dostawy pierwszych czołgów będzie tak odległy, ponieważ to nie chodzi tylko o to, żeby te czołgi były wyprodukowane poza Włochami i im dostarczone, nie. Włosi chcą zbudować kompetencje, wybudować zakłady, stworzyć u siebie możliwość produkcji tych czołgów. Myślę, że nie tylko dla siebie, własne wojsko będzie priorytetem, ale w mojej opinii chyba sądzą, że również znajdą się odbiorcy zewnętrzni. Więc myślę, że tutaj te plany są dosyć szerokie. No I właśnie z tego, tak mi się wydaje, tak mnie się wydaje. Te terminy dostaw leopardów dwójek, wyprodukowanych we Włoszech, będą są tak odległe. Więc, czyli podsumując, może dzisiaj będzie materiał troszkę krótszy, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych leopardów dwójek, nie ma na to szansy. Czas, producent, sondaże. I to, że posiadamy inne czołgi, które są równie dobre. W przypadku kadwójki dodajmy te kilka ton opancerzenia. Tu jednak to bezpieczeństwo, przeżywalność tego czołgu jest jeszcze większym priorytetem niż jego nieduża masa. No, tak to wygląda. Może w przyszłości, na przykład czołg M1A3, amerykański Abrams, który straci te kilkanaście ton, wtedy on będzie lżejszy, no ale bezzałogowa wieża to jednak coś, co Tutaj pozwoli uzyskać masę około 55 ton. Ale w przypadku K2, no tak nie jest i tutaj musimy go dopancerzyć. Jeśli chodzi o Abramsy SEPV-3, to im nie ma co zarzucić. Te FEPy, te M1A1 i tak muszą być zmodernizowane do około 2030 32 roku, właśnie do standardu M1A2. No i wtedy dojdą do standardu SEPV-3, żebyśmy mieli 366 Abramsów jednego typu. Czyli szans nie ma. Dla fanów leopardów dwójek są tacy, jak najbardziej, to bardzo dobry czołg. Wielka szkoda, no ale z nami te leopardy dwójki jeszcze będą długo, przynajmniej 10 lat, chyba że naprawdę bardzo rozkręcimy te zakupy czy też produkcję czołgów u nas. Wtedy, może wcześniej. Dla Przeciwników Leopardów-Dujek, tacy też są i to są niektórzy bardzo zażarci, równie zażarci jak fanowie Leopardów-Dujek. No, ja tego nie rozumiem, tego bycia przeciwnikiem jednego czołgu, bycia fanem innego czołgu i często takiej mm, nawalanki, tak to nazwijmy, właśnie na tego, który jest troszkę za tym drugim czołgiem. Też się z tym spotkałem, kiedy mi zarzucano, że jestem wrogiem Abramsów wrogiem K-2, wrogiem Leopardów-2, leklerków, Challengerów, nie, przepraszam, Challengerów, że jestem wrogiem Challengerów jeszcze chyba nigdy mi nie zarzucał, poczekajmy. no, Śmieszne, więc nie traktujmy tych czołgów w tak personalny sposób. Może kończmy, oczywiście zapraszam wszystkich do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, do wsparcia kanału poprzez Bajka poprzez postawienie symbolicznej kawy, patronajka. Zapraszam na inne materiały. Szczególnie zapraszam na kartę społeczności, gdzie niekiedy wrzucam linki do materiałów z innych moich kanałów. Dlaczego powstał ten materiał? Może na koniec odpowiem. Ponieważ właśnie dużo osób o tym mówi. Dużo osób mówi, że no cóż, koniec z kadłubikami, koniec z. Abramsami teraz będą Leopardy dwójki, podpierając na przykład tą opinię tym, że mamy tylko pozyskane 180 dwójek, a mamy przecież 230 Leopardów dwójek i to właśnie na przykład Leopard 2 byłby takim teoretycznie lepszym wyborem, no ale myślę, że Wam odpowiedziałem, no, że nie do końca tak jest. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.